witajcie, z tej strony Kuba, witam was w odcinku, w którym ulepszymy mój rower, jakim jest Santa Cruz Nomad 4 CC. Dzisiaj mamy piątek, zawody są jutro, więc paczka idealnie dotarła w ostatniej chwili. Zmieniamy platformę, teraz mam platformę jakieś z Dartmoora, kupowałem je pod koniec tamtego sezonu chyba. I szczerze wam powiem, że totalny śmietnik, w sensie fajnie trzymają w miarę, ale po dwóch tygodniach złapały luzy. Tutaj mamy nowe platformy Shimano Deore XT w wersji ML, czyli tej największej. Myślałem nad Saintami, ale te XT-ki są po prostu lżejsze. Do tego zmieniam moje mocowanie, czyli mocowanie stopika, które jest w sumie mega praktyczne, bo można tam włożyć wszystko, na bidon Feedlocka. No i teraz przechodzimy do tej ciekawej rzeczy, z której sam osobiście jestem bardzo zadowolony, a mianowicie zmiana napędu. Zaczniemy sobie od kasety. Jest to kaseta z Garbaruka. Jak widać, jest ona w kolorze złotym. Zastanawiam się, czy brać kolor złoty, czy pomarańczowy, czy czarny. Zdecydowałem się koniec końców na złoty, ponieważ uznałem, że będzie mi w miarę pasowała do mojego zawieszenia oraz szczycy, które również jest w Kashimie. Co do ciekawostek, powiem wam tyle, że cała kaseta jest wycinana z jednego kawałka metalu, a ta największa zębatka kolorowa jest dodatkowo dokładana. Jak kaseta, to i również zębatka. Jest to złoty Garbaruk. Również podmocowanie SRAMA 32 zęby. Również złote kółeczka przerzutki, z czego te duże ma 16 zębów. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak na razie jestem trochę pesymistycznie do tego nastawiony, ale ponoć to fajnie działa. No i wózek, uznałem, że wózek zamówię w kolorze czarnym, ponieważ złoty wózek to już by była niestety, ale przesada. No i jak cały napęd, to też oczywiście łańcuch nowy. Jest to KMC 12-rzędowy w kolorze złotym. I przy okazji zamówiłem sobie tarczę z Galfera 203 na 1.8, dlatego że teraz mam 203 na 2.0 i ona czasami mi haczy po zacisku, ale od jakiegoś czasu mi nie haczy po zacisku, więc chyba jednak jej nie będę zmieniał, więc na razie ją odkładam. Chcę też zmienić sobie oponkę i myślę nad tym, czy wkładać tam Shortiego, czy C Max Grip Tubeless Ready DH Casing, czy Miniona DHR, który jest czy C Max Terra Exo Plus Tubeless Ready. W sumie nie wiem, więc zapytam się was teraz na Instagramie i pod koniec odcinka to po prostu zrobię, więc jak chcecie mieć wpływ na moje filmy, to zapraszam was na Instagrama, zarówno serwisowego, jak i prywatnego. No i właśnie najważniejsza sprawa, trzeba w końcu z powrotem założyć kaczuszkę na rower. Tylko nie wiem, którą. Powiesiłem rower na dużym staku, uznałem, że nie mam dzisiaj czasu, aby nagrywać na tym małym, niestabilnym, chcę to zrobić szybko i iść do domu spać, bo ostatnio mało śpię, a jutro, tak jak mówię, są zawody. Z tym, że się zorientowałem, że przecież muszę poluzować korbę, tak więc muszę zdjąć rower jeszcze raz i sobie najpierw poluzuję korbę, tak żeby móc ją potem bez problemu wykręcić. O! Luksusowo, bez większych oporów, znaczy większe opory były, bo wykręcałem to nogą, ale chodzi mi o to, że nie było tragedii. Tak przy okazji będę musiał przesmarować piast, bo posłuchajcie, jak ona brzmi. No, to już jest chyba trochę za głośno. Mniej więcej w połowie sezonu 2022 planowałem nagrać film z ulepszania Santy. Z tym, że się przyznam, że nie starczyło mi w sumie czasu, chęci i pieniędzy, co najważniejsze. I wtedy firma Mozart wysłała mi bardzo fajną prowadnicę, po to, żebym ją pokazał na odcinku. No niestety tego nie pokazałem, ale to żaden problem, pokażę to teraz. Jakby cała konstrukcja jest z karbonu, a te elementy pomarańczowe są z plastiku. Uderzyłem już tym kilka razy o jakieś kamienie itd. i pomimo tego, że ta osłonka już jest tutaj poobijana od dołu, swoją drogą można ją kupić osobno, więc nie ma tragedii, to ten karbonowy element nigdzie nie ma żadnego ubicia, więc no, jak dla mnie pierwsza klasa. Jeszcze nigdy nie zmieniłem wózka w Shimano, ale wydaje mi się, że najpierw trzeba odkręcić tą śrubeczkę, która ogranicza to, żeby ta przyłka się obracała w tył. Wydaje mi się, że jak teraz ją odblokuję, no tak się fajnie tutaj poluzuje. Aha, nie poluzuje się, bo haczy o hak, więc najpierw jeszcze muszę zdemontować przyłkę z haka. Ktoś teraz obkręciła, jest teraz luźniusieńko i wydaje mi się, że na logikę teraz wystarczy odkręcić wózek. Ej kurde, nie wiedziałem, że to takie proste. I wózek zdemontowany. I zdejmę ten cały, w sumie teraz to już chyba nie można nazywać przyrzutką, korpusem, tak żeby to ładnie przesmarować tą sprężynkę w środku, wyczyścić to, żeby wszystko działało jak nowe. Korpus przerzutki umyję sobie w myjce. Sorry w ogóle za ten syf, ale nie chcę się nigdy sprzątać. I w sumie czekajcie, zważymy sobie, ile waży stary wózek z kółeczkami starymi, a ile waży nowy wózek z nowymi kółeczkami. Aha, z czego widzę, w ogóle tutaj te kółeczka są kierunkowe, więc muszę je dobrze założyć. Wózek plus kółeczka pokazuje mi 64 gramy, a te ze SRAMA ważą 84, więc zaoszczędziłem
20 gramów. Te większe kółeczko idzie na dół, a te większe pójdzie na górę. Kurde, ale się jaram. Będzie to wyglądało no mega nietypowo. To jest to w ogóle do tego stopnia wszystko przemyślane, że nawet w wózku jest jakby specjalne wyrzeźbienie. Przepraszam, w kółeczku jest specjalne wyrzeźbienie, że patrzcie, teraz nie ma śruby, a te kółeczko i tak tutaj sztywno chodzi, że próbuje je wyrwać i się nie da. Więc naprawdę no sprzęt na najwyższym poziomie. Ale to wygląda, kurde, jak się jaram. Ładne, nie? Patrzcie w ogóle, jak się fajnie kręci. Zero oporów. Zero luzów. W przeciwieństwie do tych starych kółeczek, te kółeczko jest takie duże, a tutaj nie ma żadnego luzu, więc jestem naprawdę no pozytywnie nastawiony. Pod ten wózek smart do części nieruchomych, no bo to jednak w tamtym miejscu nie będzie się ruszało, będzie to chodziło razem z tym. Tam tak, żeby nic tutaj nie czeszczało. I tak myślę, czy na tą śrubę dawać Loctite'a, czy nie, no bo w sumie tego Loctite'a tutaj nie było. No nie piszę tutaj nic o Loctite'cie, więc nie będę go dawał. Dobra, i teraz trzeba napiąć przerzutkę. Tak więc, żeby to zrobić, wystarczy ją obkręcić, zablokować ją sobie tutaj. I teraz w te miejsce wkręcacie śrubeczkę odpowiadającą za blokadę przerzutki, tak żeby ona nie wpadała, że tak to powiem, żeby się nie obkręcała o 360 stopni. Teraz jeżeli wszystko działa, to się ładnie tutaj zablokuje. No i ładnie się zablokowała. Kurde, ciekawie to wygląda, w sensie tak nieproporcjonalnie. Co do zębatki z przodu, no wydaje się na logikę, że zbyt dużo technologii tutaj raczej nie będzie, aczkolwiek pozory mylą. Jak popatrzymy sobie na tą zębatkę, to ona ma tutaj bardzo wysokie zęby. Chyba o 40%, z czego pamiętam, więc różnica naprawdę spora. No i ma to tam jakieś swoje zalety, że lepiej tą zębatkę trzyma. Tak więc porównajmy sobie teraz, ile waży zębatka SRAM X01 kontra zębatka z Garbaruka. Na sam start Garbaruk. 59 gramów, następnie X01, 71 gramów. Tak więc mamy zaoszczędzone kolejne 12 gramów. Naprawdę warto. Korzystając z tego, że już mam zdjętą korbę, umyję sobie tą prowadnicę, napinacz i tak dalej z Mozarta, tak żeby ładnie tutaj błyszczało. Wyczyszczę sobie ten suport tak z zewnątrz, trochę go tam w środku wytrę. On generalnie jakiś czas temu był smarowany, więc nie wygląda tragicznie. Suport nasmaruję sobie smarem do części ruchomych z Shimano. A ten wielopust, który trzyma drugą korbę, dam oczywiście smar z Shimano do części nieruchomych. Korby na razie dokręcam leciutko, tak żeby tylko mi się trzymały. Znaczy leciutko, na tyle ile jestem w stanie bez zdejmowania roweru. Jak widać, kręcą się idealnie. O, i w sumie to jest dobry moment, żeby zmienić platformę. Ja nie wiem, co ja z tymi fewerami mam, ale to już jest moja trzecia para i ja dalej się nie nauczyłem, żeby ich, kurde, nie kupywać, bo po chwili łapią luzy. Jak już jak wszystko wagowo porównuję, to porównajmy sobie, ile waży komplet platform. W przypadku XT jest to 490 gramów. W przypadku Dartmoorów nie wiem, wydaje mi się, że będą lżejsze. 403 gramy. No ale za to zobaczcie, jaka ta platforma jest wielka w porównaniu do Dartmoora. I na gwint oczywiście nic innego jak smar z Shimano do części nieruchomych. No i czas zmienić kasetę. Trochę zrobił mi się syf na tym stole, w sumie nie chce mi się go sprzątać, więc... Tak więc skoro mamy już sterylne warunki, czas zabrać się za rozebranie bębenka. Tą zewnętrzną część sobie wytrę tą szmatką, której już używałem. O kurde, ale cyka. No tutaj ewidentnie trzeba dać troszeczkę smaru. Ale jakiego to wam nie pokażę, to będzie moja tajemnica, jaki tutaj daje smar, że piasta jest dalej głośna i się nie zużywa. No i po przesmarowaniu od razu lepiej, żeby założyć kasetę, oczywiście smar do części nieruchomych. A właśnie, trzeba zobaczyć różnicę w wadze między kasetami. 353 gramów. 357? 3 gramy różnicy. Czy było warto za te 1200 zł? Oczywiście, że tak. Ale się jaram, jak to pięknie wygląda. A właśnie, kurde, teraz mi się to przypomniało. Zamówiłem to kiedyś i nie miałem czasu tego zmienić. Mianowicie pomarańczowe wentylki, takie pomarańczowo-złote. Ale najpierw sobie zobaczę, jakie są wyniki głosowania, jaką oponkę zakładać. Są trzy kafelki na Instagramie, gdzie mogliście głosować i w każdym jest DHR Max Terra. Trochę się boję, że ją przebije, no ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Przy okazji, jak ta opona będzie zdemontowana, to sprawdzę sobie centryczność tego koła, ponieważ ostatnio uderzyłem w jakiś kamień i skrzywiłem się jedna szprycha. Dobra, wytrę to w szmatę, na razie tak po prostu. Ona i tak już jest cała z syfu, więc nie będzie mi szkoda.
i zobaczmy, jak tam centryczność koła, to najpierw jeszcze muszę poluzować kabel, żebym tutaj nie haczył. Dobra, i tak będzie haczył mniejsza o to. Ojej! No to co, ja się biorę za centrowanie, tutaj macie, jak to wygląda przed, a zaraz będziecie mieli, jak to wygląda po. Tutaj niestety, ale ten skrzywiony nypel okazał się być przy okazji pękniętym. Czyli muszę z powrotem w sumie zdemontować kasetę, więc wracamy, jak to wszystko zrobię, bo nie chcę się tego pokazywać. I koło po centrowaniu kręci się w ten sposób, jest drobne bicie góra-dół, ale na boki nie ma prawie, że w ogóle. Ale generalnie i tak jestem z tego zadowolony, ponieważ nienawidzę centrowania karbonowych kół. I teraz czas dopasować taśmę. Obawiam się, że nie będę miał tej szerokości, więc mam dwie opcje. Albo założyć węższą taśmę, albo założyć szerszą taśmę. Więc chyba założę sobie tą z DT Swissa, licząc na to, że się nie rozleci. Albo zrobię sobie dwie warstwy tej taśmy. Chyba tak zrobię, no. Taśma założona, zrobiłem sobie dwie warstwy, w sensie jedna na lewą stronę, druga na prawą stronę. Tak nachodzą na siebie w około, nie wiem, 60%. Więc jest to bardzo dobre pokrycie w mojej opinii. Nie ma opcji, że to puści. Teraz sobie jeszcze dociskam z samego boku. Warto sobie zawsze tak docisnąć, tak żeby wam się nic nie podwinęło. Ja zawsze dociskam sobie łyżką, z tym, że łyżka leży 1,5 metra ode mnie i rozumiecie, no nie chce mi się wstawać, nie? W ogóle już jest godzina 20. O tej planowałem być mniej więcej w domu, tak żeby jeszcze pranie zrobić, się spakować, podładować GoPro. I jak zwykle wszystko idzie nie po mojej myśli. Zakładam sobie teraz tą oponkę i szczerze wam powiem, że ta wersja EXO w porównaniu do DH Case'a to jest taka szmata. Może i zakładam napęd Garbaruka i masę innych dripowych rzeczy, ale co jak co. Stare mleko 60 ml, tam jest nawet więcej, ale już mniejsza o to. 60 ml, czy wiecie ile to jest złoty? Dobra, więc resztówka końca mleka z zapala została wykorzystana. Od teraz na serwisie będę stosował tylko i wyłącznie Makofa. Spróbuję to założyć na sam start w ogóle z założonym wentylem. Są małe szanse, że się uda, no ale... Aha, tylko kompresor włączę. Przez chwilę będzie głośno, sorry. W międzyczasie, jak kompresor się pompował, zdjąłem już sobie koło z przodu, zacząłem z niego spuszczać powietrze, tak żeby szybciutko zmienić wentyl i liczmy na to, że koło z tyłu wskoczy za pierwszym razem, tak więc 3, 2, 1, start. No niestety trzeba zdjąć wentyl. Wentyl zdemontowany, zatem raz, dwa, trzy. Polska górą! Wskoczyło! Pyk! Elegancko! Wyładował się aparat, więc na chwileczkę trzeba było go podłączyć, a z okazji, że nie mam czasu, żeby czekać, aż się naładuje. W międzyczasie koło z przodu też zostało rozmleczone i ponownie zamleczone, aby zmienić wentyl i koło z tyłu też zostało ponownie załonaczone. I szczerze wam powiem, że ten kolor, no kurde, jest minimalnie inny, ale jak się tak patrzy na szybkości, to wygląda bardzo podobnie. Więc jest luksusowo. I zobaczmy, czy ten łańcuch, który tutaj mam, już nie będzie zbyt krótki, ponieważ się przyznam, że jest minimalnie skrócony. Ej, chociaż chyba będzie okej, chociaż w sumie to jednak nie wiem. Nie wiem, zepnę to i zobaczymy, jak to działa. Dobra, i zobaczmy, jak to działa. Na sam start was przepraszam bardzo serdecznie za to, że tarcza mulcowa haczy, nie chcę się tego regulować. Chociaż w sumie dobra, wyreguluję to, żeby jakość nagrania była lepsza. Dobra, przypomniałem się, co mówiłem na początku nagrania, że tarcza mulcowa jest krzywa. No i nie chcę mi się tego prostować, bawić się z tym. Po prostu zmienię ją na nową, ponieważ tak już jest sporo zużyta. Ale to zrobię na sam koniec. Najpierw sobie tutaj wyreguluję przerzutkę. Ale kurwa drift, nie? Myślę i nie wiem, jaką kaczkę zabrać, ale zabiorę chyba tego Spidermana. On mnie jakoś tak przekonuje chyba najbardziej. Kiedyś na demo miałem to zamontowane tutaj i wyglądało git, no ale tutaj tego teraz nie zamontuję, więc założę to sobie elegancko, luksusowo tutaj. No i ostatnia rzecz, którą chciałbym zrobić, to jest przesmarowanie napędu. Z chęcią nałożyłbym sobie tutaj wosk z Monuma, ponieważ się sprawdza. Smarujecie to i to się prawie, że w ogóle nie brudzi. Kominus jest taki, że muszę na tym jeszcze wrócić do domu, a nie można nałożyć wosku i tym jechać, bo się wszystko usypi. Więc zabiorę sobie po prostu ten wosk do domu i nasmaruję sobie tym woskiem w domu. No to chyba co? Wszystko skończyło. Aha, jeszcze bardzo ważna rzecz, a mianowicie nowy bidonik trzeba założyć z Monkey Linka. Polega na tej zasadzie, że nie musicie tam wyciągać bidonka, go po prostu wkładacie i on się zaczepia, nie? Wygląda na to, że ma nici z tego bidonu, z bardzo prostego powodu. On tutaj się opiera o ramę. Musiałbym mieć jakiś, kurde, krótszy bidon, więc
No niestety, nie tym razem. To co, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Dajcie znać, jak oceniacie tak wizualnie ten rower po tych zmianach. Ja uważam, że naprawdę było warto wydać te pieniądze, aby zaoszczędzić około... Dobra, nie istotna ta waga rzeczywista, nie ma to najmniejszego znaczenia. Ważne jest to, jak to działa i wygląda. Myślę, że wygląda super, a działa pewnie jeszcze lepiej. Tak więc do następnego razu, cześć!